Cześć, z tej strony Konrad i Xtreme Hardware. Witam Was serdecznie w materiale poświęconym pytaniom i odpowiedziom, czyli tak zwane QA. Lecimy z tematem. Pierwsze pytanie od Krzysztofa. Skąd wzięła się Was pasja do sprzętu? Był jakiś przełomowy moment? Jeśli chodzi o mnie, ja na komunie. W latach 90. jeszcze to było, dostałem komodory 64, przysłowowo kaseciaka, no i generalnie zacząłem się wkręcać, w kręcenie długopisem oraz ołówkiem w celu przyspieszenia ładowania gier. I to były takie moje początki, jeżeli chodzi o kompy, później oczywiście zabawy z 2.86, 3.86, 4.86. W dalszych latach, już kolejnych, takie przełomowe, można powiedzieć, zabawy z OC. Pamiętam bardzo wyraźnie. Abita NF7 Rev2 oraz tak zwanego Drutmoda z Bartonem Mobile 2500+ starzy wyjadacze overclockingu wiedzą na czym to polegało, mianowicie wsadzanie, można powiedzieć, przysłowiowego, przysłowiowego miedziaka w odpowiednie miejsca w sokecie na płycie głównej pozwalało nam to odblokować większe napięcia na procku i pozwolić na wyższe OC. Tak samo na przykład selekcjonowanie i szukanie legendarnego rdzenia R360 w Radonie 9800 Pro, tak by zmodować go na 9800 XT i tak dalej, i tak dalej. No generalnie ponad 20 lat u mnie trwa pasja, jeżeli chodzi o zabawy sprzętem, no i nie jeden sprzęt, w, że tak powiem, młodości spaliłem, no ale wiadomo, do doświadczenia i do pewnego kunsztu dochodzi się na błędach. Jeśli chodzi za to o Łukasza, on zaczynał akurat od ZX Spectrum, nie pamiętam dokładnie od którego modelu, natomiast. Yy, no też podobnie nasza droga się toczyła. Jeśli zaś chodzi o Agnieszkę, Aga generalnie nie zajmuje się bezpośrednio, nie pasjonuje się hardwarem, za to ma artystyczną duszę i bardziej skupia się, a w zasadzie głównie skupia się na takich aspektach, jak właśnie modding, na przykład obudowy. W przyszłości zobaczycie jej pracę, zobaczycie jej różnego rodzaju. Hmm, przejaw artystycznego rzemiosła, no i oczywiście Aga jest odpowiedzialna w naszej ekipie za to, jak wyglądają hardtuby w Kompach. Także już w materiale z Blakiem mogliście nieco zobaczyć, natomiast będziecie widzieć jeszcze więcej jej prac. No i to, co jest bardzo też istotne, to wszystkie zdjęcia na Fanpageu i tym Hardware, jeżeli chodzi o zdjęcia z logo EH, czy te zdjęcia na pas Bastionie Pasjonatów, czy na Fanpageu, to jest właśnie ręka AGI, która z pasji zajmuje się też fotografią. Także to wszystko u nas w ten sposób wyglądało. Piotr pyta, jeśli mielibyście się porównać do jakiegoś zagranicznego kanału o podobnej tematyce, jaki by to był? Piotrze, my mamy takie podejście, że na nikim się nie wzorujemy, dlatego że jesteśmy unikalni, mamy własny styl, robimy coś, czego nie robi generalnie nikt na świecie. Jeżeli przejrzysz nasze materiały, to znajdziesz masę unikatów na skalę światową, których próżno szukać gdzie indziej. Także nie podążamy taką drogą, że na kimś się wzorujemy, kogoś kopiujemy i tak dalej, bo po prostu wychodzimy z założenia, żeby wyrabiać własny styl, być sobą i oczywiście można czerpać różnego rodzaju inspiracje z różnych dziedzin życia, natomiast szczerze mówiąc do tej pory nigdy się nawet nie zastanawiałem nad tym, na kim moglibyśmy się wzorować, bo nie było takiej potrzeby, a tak jak mówię, całkowicie tworzymy własny styl, idziemy własną drogą. Także no to jest odpowiedź na Twoje pytanie. Kolejne pytanie zadała Ula. Pytam więc, gdzie jest mój buldożek? Urszulo, no generalnie nie zamawiałaś u nas żadnego komputera do tej pory, mam nadzieję, że się to zmieni, także możemy Ci zbudować kompa z nazwą buldożek, buldożer, ratlerek albo na przykład ratler devastator, jeżeli chciałabyś taką nazwę, albo na przykład milusiński tuptuś. A jeśli chodzi Ci o adopcję... Piesków, jak podejrzewam, to nie kupuj, tylko zawsze adoptuj. Pies, który pochodzi ze schroniska, zwierzę ze schroniska, szczególnie w wypadku psów, to są zwierzaki, które pokazują wdzięczność, pokazują emocje, pokazują swoją empatię i są po prostu najwierniejszymi przyjaciółmi człowieka. Także pamiętaj, jeśli będziesz chciała kupić psa, to cię znajdę i nie pozwolę. Adoptuj, nie kupuj. Niech to będzie dewiza na Twoje życie, jeśli chodzi o zwierzęta. Dobra, kolejne pytanie. Jakie maksymalne napięcie Wikor można ustawić do grania 24x7 procesorów Intela i AMD? Pawle, zadajesz pytanie zbyt ogólne, więc nie oczekuj w tym wypadku konkretnej odpowiedzi. Napisz w komentarzu pod tym materiałem, konkretnie jakiego masz procka, jaką masz platformę, jakie napięcie w tym momencie jest ustawione i jak wyglądają u ciebie temperatury. Ale ogólnie rzecz biorąc, na napięcia patrzymy w ten sposób. Zależy od tego, jakie masz właśnie chłodzenie, co to chłodzenie potrafi, jaki masz krzem, czyli dokładnie jaka ci się sztuka procesora trafiła, jaką masz platformę, do czego używasz tak naprawdę procka. Bo jeżeli tylko i wyłącznie do gier, no to oczywiście może sobie pozwolić na nieco wyższe taktowania przy wyższych napięciach. I będziesz miał niższe temperatury niż w wypadku, gdybyś używał Procka do na przykład obróbki wideo, do renderingu i tak To wszystko jest powiązane naprawdę z masą innych czynników. Dlatego, że na przykład, jeśli kręcisz pamięci i kalibrujesz sobie napięcie fałce System Agent, dodatkowo napięcie DDR4, no to też wpływa to bezpośrednio na kontroler pamięci, czyli tzw. IMC w procesorze. A im wyżej dajesz te napięcia, tym bardziej podgrzewasz Procka. Ale ogólnie, załóżmy, że na przykład masz Intela którego trzymasz na Z370 czy tam Z390. Ogólnie do 24 na 7 nie przekraczaj napięć w zakresie 1.33-1.35 V. Jeżeli posiadasz Ryzen'a, na przykład Ryzena na serii 3000, no to do gier nie przekraczaj napięcia 1,35 do 1,4 V. No ale pamiętaj, to wszystko jest też bardzo powiązane z tym, jakie masz chłodzenie i w jaki sposób to chłodzenie trzyma procka w ryzach. Także pamiętaj, tak jak mówiłem, więcej konkretów, to dostaniesz więcej e, konkretów w kwestii odpowiedzi. Także nigdy ogólnikowo, zawsze konkrety, bo inaczej no, to nie działa po prostu. Kolejne pytanie od Krystiana. Czy zasilacze SPC są dobre? Czy można im zaufać, stawiając na nich platformy, np. z i9-9900K i 9 9900 k i rtx 2080 i? Co myślicie na temat nadchodzących kart graficznych od AMD? Czy mają szansę zagrozić swojemu konkurentowi, jakim jest Nvidia? Czy karty graficzne Intela mają prawo się udać? Gdy będą dostępne, przetestujecie je, jeśli ich wydajność będzie niska lub co najwyżej średnia? Dobra Krystianie, zacznijmy od tego, zanim odpowiem na Twoje pytanie, że łapa mi lata i mi monitor się tutaj trzęsie, ale już mniejsza o to. Zresztą yy, reczka tego monitora niebawem będzie, warto jest na to czekać. Natomiast odpowiadając na swoje pytanie akurat od końca, yy, czy karty Intela mogą się udać? A dlaczego nie? Intel ma ogromne możliwości, ma ogromne zasoby finansowe i tak naprawdę jasne, można sobie spojrzeć na to w ten sposób, że w ostatnim okresie nieco spoczął na laurach, przez co procki AMD stały się w końcu konkurencyjne, ale to nie jest tak, że są pod każdym możliwym względem lepsze, tylko w tym momencie mamy konkurencję na rynku. I Intel również chce wejść na rynek GPU. Podejrzewam, nie po to, żeby być chłopcem do bicia, a po to, żeby pokazać, że mają coś do powiedzenia. Także poczekamy, zobaczymy. Ja... Nie mam żadnych oczekiwań, szczerze mówiąc, bo w ogóle nie nastawiam się na to, że będzie słabo, nie nastawiam się na to, że będzie jakoś mega super. Jestem po prostu, że tak powiem, wycofany na zasadzie czekam, zobaczymy co będzie. Natomiast tak, no myślę, że mogą się udać, a jaką wydajność zapewnią, no to wszystko wyjdzie w praniu, ale jeżeli nie będą to jakieś arcypaździerze, że tak to określę, no to na pewno ciekawość doprowadzi do tego, że będę chciał te karty przetestować i zobaczyć, co są warte. Także generalnie tak, można liczyć na to, że na Xtreme Hardware pojawią się testy GPU Intela, o ile nie będą to jakieś po prostu pacynki. Tak to określmy. Natomiast, jeśli chodzi o Twoją część pytania, Krystianie, o aspekt tego, czy karty Navi, nadchodzące radeony będą w stanie zagrozić Nvidia i co generalnie myślimy o tych nadchodzących kartach, to powiem Ci szczerze, że ja jakoś nie widzę tutaj zagrożenia dla Nvidia. Zwróć uwagę na to, od ile lat można powiedzieć, można zobaczyć sobie na forach tego typu teksty, jak Nvidia Killer, i tak dalej. I co z tego wychodzi? No nic z tego nie wychodzi. Jak w segmencie topowym, a AMD nie ma niczego ciekawego do zaoferowania od lat, gdzie ostatnią naprawdę udaną kartą, do której mam szacun, jeżeli chodzi o kartę AMD, był Radeon R9 290X. Naprawdę bardzo dobra karta graficzna. Sam generalnie planuję kupić R9 295X, czyli dwa Radeony 290X na jednym PCB no chcę mieć tą kartę do kolekcji, a przy okazji zrobię testy, no to szczerze powiem, że każde kolejne GPU w segmencie topowym, no mnie zawodziło. A ja jestem nie jestem wyznawcą znaczka, jestem wyznawcą wydajności i tak jak możesz zobaczyć na naszym kanale, zaczęliśmy odkąd już Ryzeny, 3000 się pojawiły, to polecamy te procki, polecamy 3Drippery, budujemy konfigi na Ryzenach, z serii 3000 budujemy konfigi na 3Dripperach, bo są to dobre produkty. Jeśli Radeony będą równie dobrymi produktami i będą konkurencyjne z NVIDIą, to również będziemy je polecać. Natomiast na ten moment, biorąc pod uwagę, co pokazała przeszłość i co pokazuje obecny czas, czyli teraźniejszość, jeżeli chodzi o ogromne problemy z Radeonami nawi w kontekście sterowników, a też testowałem 5700 XT, i miałem ogromne problemy po prostu, no coś niesamowitego, Blue screeny, um, czarne ekrany, problemy z freesynkiem, flickering powyżej 100 Hz i tak dalej, i Musiałem przełączać PC-Express znaczy z 4.0 na 3.0 i generalnie no, no masa problemów. No dla mnie to, to te karty są po prostu niewypałem ze względu na e, spartolone stery. A też biorąc pod uwagę to, jak wygląda obecnie sytuacja, gdzie na turingach możesz sobie odpalić ray racing, masz możliwość, nie musisz tego robić, ale możesz. Możesz też korzystać z DLSS, który w wersji już 2.0 tak przysłowiowo nazywany jest naprawdę kozacki i ciężko rozróżnić Natywną rozdzielczość od DLSS, a wręcz na przykład w Deliver As on -de czy w Wolfie. Polecam zresztą te gierki, Delivera Sondemun szczególnie. DLSS no po prostu robi mega robotę i wygląda miejscami lepiej niż natywna rozdzielczość. No i takich rzeczy na nawi nie włączysz. A nadchodzący Big Nawi Ray Tracing już ma obsługiwać. Także jestem ciekaw, jak to będzie wyglądać, bo ja ogólnie jestem zwolennikiem ray tracingu. Natomiast no, mam obawę cały czas o to, że lipa będzie ze sterami. I jeżeli AMD nie weźmie, że tak powiem, dupy w troki w kwestii um, sterowników, no to będzie po prostu problem. No i jak może wyglądać w kontekście wydajności do NVD, Big NaVI? Powiedzmy 10% za, albo nawet czasami przed RTX 2080 Ti. Na coś takiego osobiście liczę, coś takiego obstawiam. Natomiast weźmy pod uwagę, że za rogiem jest amper. Ja uważam, że biorąc pod uwagę wzrosty wydajnościowe z samego procesu zejścia na 7 nanometrów, dodatkowo usprawnienia w architekturze, dodatkowo przebudowanie tensorów oraz rdzeni RT i generalnie zwiększenie też taktowań najprawdopodobniej. To wszystko ma szansę ma szansę i to ogromne przełożyć się na około 50-nawet 60% wzrosty wydajnościowe między segmentami, czyli np. 3080i do wali kopa 50 albo 60% względem 2080i. Osobiście jestem jedną z tych osób, które uważa, że takie wzrosty są możliwe, no i zobaczymy, jak to będzie. Zwróć uwagę na to jaki skok wydajnościowy zrobił Pascal versus Maxwell. I tutaj możemy mieć może nieco mniejsze wzrosty, ale też no jakby nie patrzeć bardzo solidne. No, Krystianie, jak widzisz, albo w zasadzie jak słyszysz i widzisz, odpowiedź dość rozległa, bo jak zaczynam o kartach graficznych gadać, to mogę tak godzinami. Natomiast wracając do pierwszego do pierwszej części twojego pytania a propos zasilaczy SPC. Słuchaj, weź pod uwagę, że oszczędności nie biorą się znikąd i zasilacze SPC to są ogólnie niezłe produkty i dobre produkty, pro, i dobre produkty, jeśli patrzysz na nie w kontekście budżetowym. Bo są to ok, zasilacze, ale do low-endów, do mid-endów, do takich można powiedzieć średnich konfigurów. Absolutnie nie jestem zwolennikiem, a wręcz jestem przeciwnikiem e, łączenia zasilaczy SPC z konfiguracjami topowymi. Dlaczego? Odpowiedź jest prosta. W konfiguracjach topowych, takich jak np. 9900K plus 2080 Ti, w momencie jak jeszcze dodatkowo kręcisz sobie proca, kręcisz pamięci, kręcisz kartę graficzną, weź pod uwagę, że takie elementy jak obciążalność amperów na liniach 12V, to ile jest tak naprawdę zasilacz w stanie wziąć na klatę, jak to ile jest w stanie, że tak powiem, wytrzymać, jeśli chodzi o piki napięć, które też są bardzo istotnym elementem, o którym mało kto mówi, jakie są tętnienia napięć itd., itd., jaka jest jakość komponentów, to wszystko Składa się nie tylko na to, czy zasilacz będzie w stanie dostarczyć odpowiedniej mocy jednostce, ale też na stabilność. I przykładowo na zasilaczu, powiedzmy, najwyższym modelu SPC możesz mieć taką, nie musisz, ale możesz mieć taką sytuację, że na danej konfiguracji z 2080 Ti i 9900K będziesz miał na przykład restarty albo bluescreeny, albo niestabilne OC, karty graficznej czy procesora, a na przykład na nieco droższym, Zasilaczu, na przykład Seasonicu, nie będziesz miał problemów, bo będzie to zasilacz znacznie po prostu lepiej wykonany, z lepszej jakości komponentów i przez producenta, którym jest Seasonic. Chociażby, tak. Także ja nie jestem absolutnie zwolennikiem łączenia nieodpowiednich zasilaczy z, ze sprzętem, który jest ponad ich, powiedzmy, możliwości, jeżeli chodzi o te szczytowe możliwości. Bo jeżeli chodzi o mm, obciążenia, Mniejsze niż takie maksy, maksów, no to jasne, będzie to latać, ale jeśli chodzi o właśnie też aspekt pików napięciowych, no to nie dlatego że blue screeny i restarty czy właśnie tak jak mówiłem, Oce jest zbyt duże jest zbyt wielce prawdopodobne do wystąpienia właśnie na zasilaczu, który nie jest przeznaczony do sprzętu topowego. Jasne, ja wiem, że na forach jest masa osób, które masowo polecają SPC, tylko zwróć uwagę na to, że są to osoby, które nie obcują z topowym sprzętem. A ja, kiedy obcuję z topowym sprzętem i mam też znajomych, którzy obcują z takimi sprzętami, no to wiemy jakie są problemy. Prosta sprawia, Niedawno mój Kumpel na 9900KS kręconym na 5,2 GHz oraz 1080Ti, kręconym tam nie pamiętam dokładnie na ile, ale też po OC, miał na takiej platformie pik napięcia do około 1000W. 1000 W na platformie, która no nie powinna rzecz jasna takich obciążeń generować. Było to na superflawerze 1600W, także jednej stopowych konstrukcji, No ale co ciekawe zwróć uwagę na to właśnie, że takie piki mają miejsce i tutaj mówimy o poboże, na dosłownie, powiedzmy, ułamek sekundy, sekundę całej platformy i teraz pomyśl, jak mogłoby się to skończyć na SPC, który no, koło takiego superflowera nawet nie leżał. Prawdopodobnie miałby się restart. I tyle. Albo komponenty w zasilaczu zaczęłyby się zużywać szybciej. Także to jest rozległa odpowiedź na Twoje pytanie. Myślę, że wyczerpałem temat. Kolejne pytanie od Konrada. Swoją drogą fajne imię, polecam. Czy Twoje zainteresowanie komputerami było traktowane przez bliskich jako coś dziecinnego? Teksty typu, weź się do prawdziwej pracy, no pewnie, że tak. Jak byłem nastolatkiem albo dzieciakiem jeszcze wcześniej, to oczywiście, że w ogóle cały czas rodzice mi tam suszyli głowę, że po co to robisz, weź się do czegoś pożytecznego itd. itd. No ale generalnie jestem taką osobą, że Ciężko mi cokolwiek narzucić, i jestem bardzo uparty. Różne rzeczy robiłem w życiu, na których się nieraz przejechałem i w ogóle nie żałuję, bo gdybym czegoś nie sprawdził, to bym po prostu nie wiedział i nie wyciągnął nowych doświadczeń. Więc jak najbardziej słyszałem takie rzeczy, tylko doprowadziło mnie to finalnie do tego, że akurat robię coś, co mnie bardzo jara, pasjonuje, jestem w tym dobry i daje mi to niesamowicie wiele satysfakcji. A różne rzeczy w życiu robiłem i w różnych, można powiedzieć, dziedzinach życia słyszałem jakieś farmazony, że nie rób tego, nic ci to nie da i tak dalej. A tak naprawdę, jak się na coś uparłem, osiągałem sukcesy i wiedziałem, że te osoby, które mi tam farmazonią, że się czegoś nie da, no to same nie próbowały. I wiele rzeczy, które czy to nawet w kontekstach PC, czy w ogóle w życiu osobistym, słyszałem, że czegoś się nie da zrobić. Większość tych rzeczy zrealizowałem, te, których się nie da zrobić. Także, jak się okazuje, wszystko się da, jeśli się chce, jest się upartym, ma się determinację i przede wszystkim nie słucha się biadolenia innych którzy farmazonią, tylko po prostu bierze życie w swoje ręce i działasz. No i generalnie tutaj połączę to od razu z tym, co właśnie w tym momencie robimy, bo no jakby nie patrzeć, gdyby nie pasja, no to to małe bydle, które stoi tutaj za mną, nie istniałoby. tak? A to, co jest bardzo istotne, a propos, że tutaj wspominam o tym bydlęciu, to to, że ja bardzo lubię grzebać w sprzęcie i gdybym tak wiele grzebał, w sprzęcie, jak robię to w wypadku budowania konfigurów dla klientów, to, to, to ja bym cały czas miał komparu zebranego, a i tak będę niebawem coś nowego. Tam będę zmieniał to i owo, także to w swoim czasie będzie też odcinek o tym. Natomiast to, co mi daje właśnie pasja, to to, że każdy komputer, który budujemy dla widza, traktuje, jakby był to mój sprzęt. Więc jeżeli cokolwiek jest niedopracowane, niedopięte na ostatni guzik, to mi to spokoju nie daje i. Poprawiamy, poprawiamy na przykład, rozbieramy całe LC i coś poprawiamy. Albo ściągam blok z karty i jeszcze na przykład inaczej kładę termopady, coś tam poprawiam, albo redelidujemy proces i tak dalej i tak no, dalej. No generalnie masa opcji, mnie to jara, mnie to cieszy, ja to uwielbiam robić i po prostu cieszy mnie niesamowicie to, kiedy widzę na przykład jak klient przyjeżdża do nas po kompa, widzi co mu zbudowaliśmy, siedzi przy kawie z nami, rozmawia, jest zajarany niesamowicie i później mamy z takimi ludźmi kontakt, no bo z większością klientów tak naprawdę Cały czas mamy kontakt, bo fajne z tego jakieś takie koleżyńskie relacje powstają. No bo wiadomo, że pasjonaci z pasjonatami mają o czym zawsze pogadać, więc jakoś tak fajnie się to toczy. I generalnie, gdyby nie właśnie moja pasja, która w przeszłości była niepotrzebną i traktowaną jako po co to komu, no to akurat nie miałoby to miejsca. Także szczerze mówiąc, tutaj taka jakby można powiedzieć, porada dla ciebie, jeśli ktoś ci suszy głowę, że czegoś nie rób, bo nie jest to dla ciebie i co ci to da, no to grzecznie bądź mniej grzecznie powiedz takiej osobie, żeby się. Pierniczyła i żeby dała ci podążać swoją drogą. I tyle. Rób swoje, a jak na tym wyjdziesz, to sam sprawdzisz. Lepiej zawsze sprawdzić niż nie sprawdzić. No i tyle w temacie. OK. Ignis pyta się. Tylko jedno pytanie. Gdzie jest u ciebie granica opłacalności sprzętu? Przy upgrade, jeśli takowa istnieje, 2, 3, 10% do wydajności i czym się kierujesz przy wyborze nowych podzespołów? Czy tylko marka, czy też testy, czy oceniasz, czy coś jest bardziej lub mniej opłacalne cenowo, a może licz, liczy się czysta wydajność? I wyszły dwa pytania. Słuchaj, yy, pewnie, że tak. To wiesz, dużo osób myśli sobie, nieraz się spotykam z takimi opiniami, że ja idę w sprzęt ten, który jest najdroższy, najwydajniejszy, nie wiem, żeby sobie epenisa przedłużać i tak dalej. No, jakieś tam farmazony, bzdury i taki, takie tam opcje. Ludzie nie biorą pod uwagę, że są różne potrzeby. I ja jestem akurat jednym z takich pasjonatów, i maniaków w wydajności, którzy korzystają finalnie z tego sprzętu, więc to nie jest tak, że ja sobie na przykład idę w coś, bo jest topowe, drogie i tak dalej. Też jestem taką osobą, która szanuje pieniądze i sobie coś przeliczam. To nie jest tak, że wywalam kasę w błoto, bo chcę mieć top. Po prostu. Wszystko kalkuluję, myślę, rozkminiam, analizuję. Też robię testy sprzętu, bo mam akurat tą możliwość, że sobie testuję sprzęt też, czy jakiś tam yy, ogarniamy, że tak powiem. Do testów i testuję sprzęt, czy po prostu kupujemy. Większość i tak kupujemy, bo nas ten segment najwyższy interesuje, więc większość i tak zawsze kupujemy na e, potrzeby własne. No i sprawdzam, jak to wszystko działa. No i prosty przykład, dlaczego akurat w moim prywatnym kąpie są dwie ti a nie dwa Titan RTX? Prosta sprawa. Testowałem Titan RTX i w moich zastosowaniach Titan RTX dawał mi od 2 do 5% większą wydajność od TI, więc jak sobie skalkulowałem, ile wyniesie mnie pójście w dwa Titan RTX albo w jednego, że jestem pasjonatem multi-GPU, no to wolałem dwa, wolałbym dwa, no to stwierdziłem, że nie jest to absolutnie wydajność, która mnie satysfakcjonuje za tą cenę. Gdyby ten Titan wydajnościowo odskakiwał od TI-ki na przykład 30%, no to historia wyglądałaby inaczej. Także to wszystko zależy tak naprawdę od tego, jakie mam w danym momencie potrzeby i jaki sprzęt znajduje się na rynku. Ale tak, kalkuluję sobie wszystko, sprawdzam i oceniam, czy naprawdę z tego skorzystam. I jeśli naprawdę z tego korzystam, bo to jest dla mnie priorytet, żeby ten sprzęt się nie marnował, no to ciężko mi określić, jaki mam yy, limit. Nie jestem, to też jest bardzo istotne. Niektórzy ludzie myślą, że z racji tego, że idę w takie topowe sprzęty yy, własne, to znaczy, że nie wiem, <ścoughs> że mam jakieś konta w Szwajcarii i tak dalej. Nie, uważam, że jestem normalnym, całkowicie człowiekiem, a jeżeli ktoś ma pasję, ma zainteresowania, to zawsze znajdzie na to środki. No i tyle. Także tak jak mówię, wszystko sobie oczywiście kalkuluję, ale limity mam wysokie, natomiast kwestia tego, czy naprawdę tego potrzebuję. I tyle. Pytanie od Mateusza. No, długie, będzie ciekawa odpowiedź myślę. Jaki trunek alkoholowy jest Twoim ulubionym? Co myślisz o Big Navi? Co sądzisz o nadchodzących konsolach? Spełnią swoje oczekiwania? Czy w końcu będą godne? Dużo premier gier zostało przełożonych, w tym także rodzimy Cyberpunk 2077. Co sądzisz o całej sytuacji? Dostaniemy majstercznik dopracowany do perfekcji, istną perełkę czy kolejny niedopracowany gniot? Tak, tak, żeby nie było. Hej tu od innych, jestem całym serduszkiem CD Projekt Red. Ale wiem, jaka była premiera Wiedźmina 3. Przemilcza aspekt optymalizacji, chcą wodotryski, które będą się wylewały, mi jak i wam z monitora uf. Nasze portale IT ostatnio przestały błyszczeć. Jest dużo clickbaitów, zbędnej papki, niejakościa a ilość, nawet shitstorm w komentarzach się zdarza, w szczególności pod czymś, co ma w nazwie Intel, AMD bądź Nvidia. Co gorsza, czasami newsmeni, testerzy go zaczynają. Newsy o tematyce nijakiej, testy średnie, choć czasami się zdarzają jakieś perełki. Co o tym wszystkim sądzisz? A może Konrad ma w planach założenie własnego portalu, czegoś bardziej ambitniejszego? Portal. To na ten moment nie mamy w planach założenia żadnego portalu. Były takie przemyślenia wcześniej, natomiast jak zrobiliśmy sobie rozeznanie, no to okazuje się, że coraz więcej osób woli oglądać materiały wideo, woli ten sposób przekazu, niż po prostu czytać, porównywać wykresy itd, itd. i tak dalej. Ja też jestem generalnie taką osobą, która woli widzieć coś w ruchu, jeżeli chodzi o materiały specjalistyczne. No oczywiście lubię dużo książek czytać, lubię też czytać różne ciekawiące mnie artykuły na no ciekawiące mnie. Tematy, natomiast jeśli chodzi o aspekty IT, testowanie sprzętu, to lepiej oczywiście widać czarno na białym, w czasie rzeczywistym na przykład na OSD, jak się sprzęt zachowuje, niż na wykresach i słupkach. Natomiast to, co jest istotne właśnie, no to my się skupiamy głównie na kanale. To jest przyszłość, jeżeli chodzi o ten rodzaj odbioru danych i przekazu danych i nie mówię, że się zamykamy całkowicie na zrobienie jakiegoś portalu, bo to, o czym nawet myśleliśmy kiedyś, żeby stworzyć, byłoby całkowicie innowacyjne, i całkiem ponad przeciętnie duża kasa miała w to iść, natomiast na ten moment nie. Ale zobaczymy, co przyniesie przyszłość. Zobaczymy. Jeśli zaś chodzi, bolecę z twoim pytaniem od końca, jeśli zaś chodzi o aspekt portali, Powiem w ten sposób. No generalnie nic w tym hardware powstało po to, żeby pokazywać realia sprzętowe i kiedyś z Łukaszem właśnie się zastanawialiśmy, jak to do cholery jest, że na tych portalach wychodzą takie i takie rzeczy, a kiedy my testujemy, na przykład sami we własnym jeszcze zakresie nawet nie prowadziliśmy kanału na YouTubie, kiedy testujemy sprzęt we własnym zakresie, nawet jak się okazywało, te same miejsca testowe i tak dalej, tak dalej, no to różnice są jednak większe. Tak samo nasi tam znajomi, którzy też się sprzętem pasjonują, podobne wnioski wyciągali. No i generalnie dlatego x tym Hardware powstało, żeby pewne tam rzeczy weryfikować. No i tak to się toczy i no, rozwija swoim tempem. No generalnie powiem tak, portale, tak jak słusznie zauważyłeś, tutaj nie będę żadnych tam wymieniał, nie będę nic mówił, Mniejsza o to, ktoś śledzi, ten wie, jak sytuacja na rynku wygląda. Generalnie portale mają to do siebie, że większościowo, bo też nie każde jednak. No, nakręcają się tym, że są w komentarzach shitstormy, ludzie się tam wyzywają i generalnie w ogóle jest jeden wielki chaos, nie dba się o jakość, nie dba się o rzetelność, a dba się generalnie o to, żeby się klikało. No i co? Przekłada się to zapewne w jakiś tam mniejszy bądź większy sposób na korzyści finansowe. Co prawda, wiem nieco jak to działa w kwestii tego, jak te portale zarabiają, ile zarabiają, na czym i tak dalej, ale nie będę o tym mówić. Natomiast powiem szczerze, że jeżeli ktoś nie ma etyki w pewnych kwestiach, to jest jego sprawa i tyle w temacie. Ale tutaj zaznaczę jeszcze, że dlaczego my w ogóle tworzymy, można powiedzieć, takie poniekąd hermetyczne środowisko entuzjastów, co nie oznacza, że jesteśmy zamknięci na, na ludzi, bo zapraszamy jak najwięcej nowych osób do właśnie do subskrybowania naszego kanału na Xtreme Hardware, czy na grupę passion, Pasjonatów. Nam zależy po prostu na ludziach wysokiej jakości, jeżeli chodzi o kulturę i mentalność. Dla mnie jest nieakceptowalne to, co się dzieje w dziale komentarzy pod portalami i Na portalach głównego nurtu, bo po prostu, jeżeli ktoś przysłowiowo obrzuca się głównym, że tak to brzydko określę, i portale nie reagują na to, a wręcz można powiedzieć, cieszą się, że mają tak niskiej jakości, takie mentalne dno, jeżeli chodzi o użytkowników, po prostu idą na ilość, a nie na jakość, no to dla mnie to jest po prostu żena, szczerze powiem, tak? I jest to adekwatne, można powiedzieć, do tego, jacy użytkownicy takie treści. Tak bym to podsumował. Także tak tak to wygląda. Dla mnie te portale większościowo to jest po prostu lipa i my jesteśmy całkowicie odcięci od tego nurtu, robimy coś innego, Robimy dla bardziej ambitnych odbiorców niż te. Typowe można powiedzieć, cholerstwa, które tam się głównym obrzucają na portalach. Tak to wygląda. Jeśli natomiast chodzi o Cyberpunka 2077, słuchaj, ja od razu jak się pojawiła kolekcjonerka, zamówiłem, opłaciłem i czekam. Jestem tego zdania, że będzie hit. Naprawdę tak uważam szczerze. Mam nadzieję, że się nie mylę i obym się nie mylił, bo no, tego nam wszystkim życzę, żeby jak największa produkcja, jak najlepsza produkcja powstała. A w Redu wierzę, no, nie uważam, żeby mogła być jakaś kaszana z tego tytułu. Uważam, że po prostu nawet to przesunięcie z kwietnia na wrzesień po prostu nam wszystkim na lepsze wyjdzie i tytuł będzie bardziej dopracowany. Także tak, ja uważam, że będzie naprawdę fajnie. Jeśli chodzi o Big Navi... No to e, odpowiedź akurat wcześniej w materiale e, mogłeś usłyszeć. Nie wiążę jakichś wielkich nadziei z tą kartą, natomiast uważam, że e, oczywiście życzę AMD jak najwięcej i mam nadzieję, że nas zaskoczy. Niech dopierdzielą, niech zrobią jakiegoś kolosa, który będzie naprawdę kozacką kartą. Ja bardzo chętnie taką kartę przetestuję. Jeśli będzie nawet tego warta, to czemu miałbym jej nie kupić e, do prywatnego użytku i po prostu z niej e, korzystać? No ale oczywiście. Uważam, tak jak mówiłem wcześniej, że jednak nawet jeśli Navi nas pozytywnie zaskoczy, no to Amper wiedzie i zrobi rozpierdziel. Także tak to wygląda. Jeśli zaś chodzi o alkohole, no to słuchaj, prosta odpowiedź. Nitro. Nic innego. <ścoughs> Ale poważnie... Ja nie piję alkoholi. Generalnie szczerze no nie będę ukrywać, mam słabą głowę. Natomiast ym, tata mojej narzeczonej ma taki swój, można powiedzieć, specjał, nazywa go adekwatnie niszczyciel. Wystarczy, że się to cholerstwo powącha i już się człowiek składa. Ale nieraz niszczyciela pije. I cudrze że żyję. Tak to jestem w stanie określić. Ale ogólnie, tak jak mówię, za browarami, nie, za browarami, za alkoholami nie przepadam. Nie jestem koneserem alkoholi, także nawet nie mam żadnego ulubionego, ale jeżeli już coś mam napić, się, czegoś się napić mam, no to lubię browary regionalne. Nie żadne komercyjne, gdzie masz żółć bydlęcą i głowa po tym boli, człowiek się czuje zamulony, tylko dobre, regionalne browary, które naprawdę mają smak. I czuć, że są wysokiej jakości. Także tak to wygląda. No dobra, dobrnęliśmy do końca. Troszkę pytań wybrałem, odpowiedzi zostały udzielone. Oczywiście Waszych pytań było znacznie więcej, no ale też nie byłoby czasu na udzielenie odpowiedzi na te wszystkie pytania. Tym bardziej, że ja lubię dużo, dużo gadać, no, rozwijać się na różne tematy. Natomiast zostawcie w komentarzach jak najwięcej nowych pytań. Będziemy wracali do serii QA. Też będę starać się na więcej pytań w szybszym czasie odpowiadać. Natomiast wychodzę z założenia, że lepiej coś konkretnie niż po łebkach. No, no, i generalnie dlatego tak to też e, długawo wychodzi. Natomiast dajcie znać, jak Wam się materiał podobał. Tak jak mówię. Piszcie pytania, najciekawsze yy, bardzo chętnie zostaną skomentowane w kolejnej edycji QA, która za czas jakiś na pewno się również u nas na kanale pojawi. A też ważna informacja dla Was i w ogóle dzięki, że z nami jesteście. O co chodzi? Yy, chodzi o to, że ja generalnie czytam każdy komentarz, który się na kanale pojawia. Nie na każdy jestem w stanie odpowiedzieć, no bo wiadomo, czas, czas, czas i jeszcze raz czas. Natomiast na ciekawsze, czy to merytorycznie, czy ogólnie ciekawsze komentarze, yy, staram się zawsze w miarę możliwości odpowiadać, bo jest to też forma szacunku do was, do widzów za to, że z nami jesteście. Więc e, to jest bardzo istotne, że dzięki w ogóle, e, że z nami jesteście, że śledzicie kanał, to daje nam cały czas motywację do rozwoju. No i też serdecznie zapraszam do subskrybowania osoby, które do nas trafiły w tym momencie i pozdrawiam was wszystkich serdecznie, jak i również pozdrowienia dla stałych widzów oraz tych nowych, którzy do nas dotarli przez niedawny materiał z Blakiem. Cieszę się, że tu jesteście. Zapraszamy na grupę Bastion pasjonatów X-Team Hardware. Macie link w opisie. Pamiętajcie, przestrzegajcie zasad grupy, a jedną z fundamentalnych zasad jest wspólny szacunek do innych użytkowników. Tego się trzymajmy, o to chodzi, tworzymy społeczność entuzjastów i pasjonatów przez duże E i duże P, duże E i duże H w tym wypadku, także lecimy do przodu. Dzięki, trzymajcie się, pozdrawiam Was serdecznie, do usłyszenia i do zobaczenia w kolejnym odcinku, cześć!